wesołych i pogodnych świąt życzymy całej Polsce. Dzień dobry, mam na imię Szymon i zapraszam wszystkich na jarmark wielkanocny do Starego Sącza. Zapraszam na wielkodni jarmark Staromu Sonci. Zapraszam na wielkodni jarmark w piątnicę, w sobotę i w niedzielę. Zapraszamy na jarmark wielkanocny w Starym Sączu. Zapraszamy na kiermasz wielkanocny w Starym Sączu na pyszne domowe wypieki. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Starym Sączu na jarmarku wielkanocnym, który jesteśmy zaproszeni z różnymi ozdobami, począwszy od baranków, od mazurków, od babeczek wielkanocnych, od miodownika, od koszyczków wielkanocnych z ozdóbkami i od palmy. Mamy wszystko, co potrzeba nam i na Wielkanoc. Tym się szczycimy za zawsze koło gospodyń w Popowicach. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na jarmarku wielkanocnym w Starym Sączu. Jestem twórcą ludowym z koła gospodyń z Popowic. Dziś wystawiam krzyże pasyjne, które zacząłem rzeźbić w czasie wirusa pandemii. Zapraszamy Państwa na stoisko do koła gospodyń wiejskich z Popowic. Dzień dobry. Jesteśmy w Starym Sączu, na jarmarku starosądeckim, wielkanocnym zresztą. Zapraszamy dziś, jutro i pojutrze. Są tu piękne wyroby, zarówno szydełkowe, jak i papierowe. Mamy stroiki, mamy serwetki, palmy mamy do sprzedania. Także serdecznie zapraszamy koło gospodyń wiejskich z Przysietnicy. Serdecznie zapraszam na kiermasz wielkanocny w urokliwym Starym Sączu. Kiermasz odbywa się od piątku do niedzieli w godzinach 10-15. Może ktoś jest chętny na łakocie lub klamoty.
na stoisku świątecznym. Tutaj prezentujemy prace nasze, ręcznie malowane obrazy, kwiaty, no i pisanki. Nazwisko moje Lesław Kuźma, jest pani Agata Kuź. Oprócz tego jesteśmy tutaj zrzeszeni w Sączu w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, którego też prezentujemy między innymi jako członkowie tego towarzystwa. Zapraszamy na nasze stoisko, jak również do obejrzenia obrazów w naszej galerii w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 50A. No i to by było wszystko. Życzymy wesołych świąt i smacznego jajka. Serdecznie, mam na imię Karolina, stoisko Kreski w Kropki. Zapraszam serdecznie na Jarmark Wielkanocny w Starym Sączu. Oferujemy dla Państwa, mamy piękne rzeczy, pisanki, kartki wielkanocne, kartki na komunię, zaproszenia komunijne, makramy i wiele, wiele innych pięknych rzeczy. Zapraszam Państwa również na Instagram, na Facebooka, na TikToka, Kreski w Kropki. Zapraszam. Serdecznie, z tej strony Danuta Ogorzały, firma Danart. Serdecznie zapraszam wszystkich gości i mieszkańców na coroczny wielkanocny kiermasz, na którym z pewnością Państwo znajdą coś dla siebie. Można tutaj zakupić przeróżne dekoracje na bazie mchu, na bazie kory oraz wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Pozdrawiam. Dzień dobry, z tej strony Stanisław. Justyna. Zapraszamy na jarmark wielkanocny do Starego Sącza. Mamy do wyboru różnego rodzaju rękodzieło, deski do krojenia i inne ozdoby świąteczne. Życzymy wszystkim zdrowych, wesołych, radosnych świąt wielkanocnych. Korzystając z okazji jarmarku wielkanocnego, z naszą wspaniałą inicjatywą polsko-ukraińską i błogosławionym między niewiastami Dawidem Listosem z Centrum Kultury oraz Fundacją Twórczego Życia chcieliśmy złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom Starego Sącza i tym wszystkim, którzy słuchają i oglądają nas. Zapraszamy, jeżeli ktoś jeszcze zdąży dzisiaj, zapraszamy na nasze stoisko. Jesteśmy inicjatywą polsko-ukraińską, artystyczną. Kobiety z Ukrainy, które przyjechały do nas, goszczą u nas. Postanowiliśmy razem wspólnymi siłami na naszych spotkaniach sobotnich, które odbywają się tutaj w Starym Sączu, założyć artefakturę, czyli naszą manufakturę. Nie będziemy się nudzić, nie będziemy myśleć o złych rzeczach, tylko będziemy tworzyć piękne rzeczy, czyli będziemy robić rękodzieło. Na razie udało nam się zrobić wspaniałe wielkanocne paschy ukraińskie. Dziewczyny, pokażemy. Są to drożdżowe bułeczki tradycyjne, które wypieka się na Ukrainie, jak mówią dziewczyny, tylko jak pieczemy, to tylko z miłością. Nie może być żadnej złej energii, dlatego że wszystko jest kumulowane w takiej babeczce i te babeczki z życzeniami
można dzisiaj kupić, zasilając naszą inicjatywę, czyli naszą pracownię rękodzieła, która będzie po prostu wytwarzać rękodzieło. Będziemy sprzedawać, także śledźcie media, bo będziemy mieć swój sklep internetowy i zbieramy pieniążki na materiały dla naszej pracowni i będziemy tworzyć same piękne rzeczy i rozmnażać na cały świat. I Boże wam błogosławi. Wesołych i pogodnych świąt życzymy całej Polsce. Миру, сонця і Божого благословення.